Dzisiaj mam do zaoferowania MW 2 litr diesel 190 koni B47 po lifcie. Pierwszy właściciel. Auto przejęte wcześniej z firmy. W firmie było jeżdżone dema obcierka tam w 2018 czy 2019 roku, już nie pamiętam. Ale to tak jest, bo ten niczym nie przeszkadza. Przebieg 230. Teraz zobaczyłem, bo nie pamiętam. 230 parę. 230 coś. 230. A nie, 225 tysięcy. Duża Navi. Już MBTV Evo 6. Czyli faktycznie takie to mają nowe BMW Soft. Bardzo przyjemne, fajne. Automat 8 biegów. Zmienia czysto. Ładnie biegi, bez żadnych szarpnięć. Auto użytkowanie głównie teraz od jakiegoś czasu już Polska, tylko Niemcy. Polska, Niemcy! Co tu więcej powiedzieć? Auto oczywiście bezwypadkowe. Oryginalny lakier na każdym elemencie. Silnik suchy, bez wycieków. No jak przy takim przebiegu to raczej jest to niemożliwe, żeby coś tam było nie tak. Silnik pracuje ładnie, czysto. Zakurzony. Od nowości na oleju 5.0W30 Twin Power Turbo BMW. No nie wiem, tutaj coś się pokaże. No ale tak to wygląda. Bardzo dynamiczny i oszczędny motor. Spalanie w granicach 6 litrów. Można nawet zejść poniżej. W ostatnim czasie były wymieniane tarcze klocki przód. Z tyłu chyba same klocki były wymieniane. Odpalimy. Trzy tryby. Czytanie znaków. Mapy. Oświetlenie ambient jest oryginalnie. Jeszcze mam tutaj taki pasek dołożony, ale no, częściowo go widać. Ale to można wyciągnąć. Co tu jeszcze powiedzieć? A, fotele sporty, łopatki, tempomat. Fotele sporty bez żadnych przetarć czy coś. Jak to w niektórych tam 180 tysięcy powycierane czy coś takiego, no wiadomo, jakiegoś tam delikatnego przeprania kosmetyki można by było, ale też nie ma tragedii. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? No to wcześniej, no tak jak mówiłem, było w firmie. Dwóch kierowców, teraz przerejestrowane już na siebie. Tak, to wygląda. Auto będzie w Polsce do obejrzenia gdzieś, myślę, 17, może wcześniej, czerwca, nie? Także tutaj ta obcierka, to co mówiłem, znaczy obcierka takie, jest tam takie zarysowanie małe. A jeszcze podam numer VIN chyba tutaj, sobie ktoś będzie chciał sprawdzić. Ja
Windline zainteresowanych uchwyciło. Auto też po akcji technicznej chłodnicy Egier i tam tych takich pierdół, chyba tam każda to ma, ale było to robione już także bezproblemowo. Śmiga z przodu, LEDy z tyłu, tak samo. Dwa kluczyki, książka, ale książka prowadzona jest tam chyba 160 tysięcy w ASO, bo później to już po prostu no, nieopłacalny temat. Oleje na początku były w komputerze, jest i w ASO jest 130 tysięcy, ale ja jeszcze w międzyczasie po prostu w warsztacie na własną rękę wymieniałem, żeby było co 15 wymienione. I teraz z silnikiem żadnych problemów nie ma. Auto jeździ jak powinno. Pracuje równo, nie kopci. Tam jak tam czasami czytam na jakichś grupach, że ludzie mają problemy z takimi małymi przebiegami, takie różne rzeczy się dzieją, a tu już któreś w sumie z kolei też z firmy i nawet do 400 tysięcy dojeżdżają i się nic nie dzieje i na oryginalny rozrząd, a w Polsce się potrafią zerwać przy 150 nawet tam niektórzy co mają. Tu jeszcze pokażę ten fotel. Oczywiście fotele regulowane w dwóch płaszczyznach. Można sobie jeszcze do góry, o, można sobie leżeć, pompowane tutaj boczki. Tak to wygląda. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam.